W tej lekcji pokażę Tobie, że możesz zmodyfikować wygląd tych podpowiedzi. Domyślnie, jak wiesz, są one takie, kolor czarnego i napisy z tekstem białym. Natomiast możesz to zmienić. Na początek troszeczkę teorii. Jeśli sobie podejrzysz, to ten kod jest generowany taki, no i możesz to generalnie zmienić, modyfikując wygląd. Możesz odnieść się tutaj w stylach bezpośrednio do tych klas. Możesz też przygotować szablon podpowiedzi. Domyślny wygląda następująca i robi się to za pomocą metody tooltip. Dzięki niej możesz podawać szereg parametrów, określających właśnie cechy tych podpowiedzi. Jednym z tych parametrów jest właśnie podanie szablonu. No i tak jak mówiłem, domyślnie wygląda on tak. Ten szablon możesz modyfikować. Jeśli chcesz podejrzeć, jak to wygląda tutaj w konsoli, to generalnie dobrze by było na stałe tę podpowiedź tutaj pokazać, dlatego że jeśli tutaj teraz naciśniesz. To ta podpowiedź zostanie, natomiast tutaj chcąc ten element rozwinąć, no niestety ta podpowiedź zniknie i tutaj ten element stąd zniknie. Dlatego możesz tutaj dopisać po prostu show. No i teraz jeśli zapiszesz zmiany i odświeżysz stronę, no to zobaczysz taki efekt, właśnie te podpowiedzi będą pokazane. No i tutaj możesz je sobie podejrzeć, jeśli rozwiniesz. Tutaj właśnie te elementy, to będziesz miał taki kod, czyli tutaj ten kontener podpowiedzi z takimi klasami i atrybutami. Każda podpowiedź ma specjalne ID, tutaj masz strzałeczkę, a tutaj masz zawartość. Zawartość otoczona jest taką klasą, czyli jest to coś podobnego jak mówiłem tutaj przed chwilą. Tutaj masz kontener, klasa Tooltip, również taka klasa, strzałeczka oraz właśnie kontener przeznaczony na Zawartość. No i tak, chcemy się do tych klas odnieść i zmodyfikować ten kod. Dlatego możemy na przykład dodać tutaj. Chcemy na przykład zmienić tło oraz kolor treści. Dlatego tutaj wpiszmy. Odnieśmy się właśnie do tej klasy, która treść otacza. Czyli możemy to skopiować. Tak, no i teraz. Background color i wpisać white, natomiast tutaj color i wpisać black. Jeśli teraz zapiszesz zmiany i odświeżysz stronę, no to popatrz, że uległo to zmianie i teraz właśnie masz białe tło oraz treść w kolorze czarnym. Jeśli teraz zrezygnujesz z tego, no to oczywiście będzie się to pojawiać po najechaniu kursorem. O, no i teraz działa to w ten sposób. Możesz poeksperymentować, natomiast ja pokażę Tobie teraz ciekawszą rzecz, mianowicie tworzenie szablonu podpowiedzi. Chodzi o to, że jak już tutaj zauważyłeś, ta funkcja przyjmuje parametry i możemy tutaj wstawić obiekt formatujący ten cały element. Skopiujmy sobie to teraz. I wklejmy, dlatego że interesuje nas teraz ta właściwość, dzięki tu, której ustawiamy szablon tej podpowiedzi. Czyli skorzystać tutaj mo, możemy z takiej właściwości, i ten szablon wygląda tak. Czyli masz to tooltip, tutaj masz strzałeczkę, tutaj znajduje się treść. No i jeśli zapiszesz zmiany i odświeżysz teraz stronę, no to będzie działało to identycznie tak jak poprzednio. Ale możesz właśnie tutaj ten szablon zmodyfikować. No i my to zrobimy. Na przykład tutaj wpisz BG White Border, dodaj rameczkę na przykład. Border Dark. Możesz wpisać tekst też. Dark. Jeśli zapiszesz zmiany i odświeżysz stronę. Tylko, coś nam tutaj nie poszło jeszcze. Mamy błąd. O, teraz powinno być dobrze. Zapisujemy zmiany. Odświeżamy stronę. No i popatrz. Teraz sformatowaliśmy właśnie wygląd tych podpowiedzi za pomocą klas Bootstrapa, które znasz i które Tobie już w kursie z Bootstrapa przedstawiałem. Czyli masz dwie metody. Modyfikowania wyglądu tych elementów właśnie poprzez odwoływanie się do istniejących klas i modyfikowanie ich za pomocą własnych stylów, bądź też za pomocą właściwości takiej, dlatego że metoda tooltip przyjmuje też pewne parametry i tutaj możesz szereg ustawień tego elementu wprowadzić, m.in. określić szablon i tutaj w tym szablonie zmienić to po prostu korzystając z klas Bootstrapa. Oczywiście, jeśli tutaj wprowadzisz inny selektor, no to tylko dla wybranych elementów, do których się odwołujesz za pomocą danego selektora, te zmiany będą funkcjonować. Tak to działa.